A później nikt się tym w ogóle już nie interesował, wejścia się po prostu pozapadały na krótkich odcinkach i wtedy tutaj zebrała się. Bo to zainteresowanie podziemiami tak na poważnie zaczęło się dopiero na początku lat 70. Pierwsi badacze zjeżdżali z reguły na linach przez szyb wentylacyjny, który za chwilę też zobaczycie. Jedyny szyb w tym obiekcie, wentylacja w tej chwili jest grawitacyjna, szyb ma 40 metrów głębokości i woda wpada w podziemia głównie przez szyb, ucieka przez te dwa zasypane wejścia, tam się sączy. Poziom sam się reguluje, bo ona cały czas się wymienia, to jest woda bieżąca, ona jest czysta, pitna. Teraz tu uważajcie, będzie nisko. Dziękuję bardzo.